Ostatnio zapytałem się was, czy chcecie, żebym pokazał wam pierwszą produkcję twórcy The Man From The Window. I oto jesteśmy w tej grze. Już pewnie poznajecie czcionkę, poznajecie menu główne. I tak, dzisiaj znowu z nietypowymi postaciami, nietypowymi przeciwnikami będziemy mierzyć się, ale w lesie, ponieważ nasz samochód się zepsuł i uznaliśmy, że no, droga powrotna do domu jest zbyt niebezpieczna. Lepiej przespać się w aucie, ale nie wiedzieliśmy, że gdzieś tutaj czai się prawdziwa bestia. Czy to będzie pierwszy The Man From The Window? Nie wiadomo, ale jedno jest pewne. Została nam do ogrania jeszcze jedna produkcja tego twórcy, więc jeżeli chcecie, żeby się pojawiła na kanale, to zapraszam serdecznie do strzelenia łapensji w górę. 11 tysięcy i lecimy z kolejną produkcją. A teraz rozpocznijmy, ponieważ czeka nas znowu poważna, fabularna produkcja. To jest Sandra. Nie mylić z postacią z Final Fantasy, ale widzę po niej, że nie jest zbyt zadowolona. Chyba w sumie z niczego. Co? A, nie można skipować. Ciocia Sandra? Tak? Mama mówi, że dzisiaj nie poda kolacji, dopóki nie przyjedziesz. Kurczę, zapomniałem, jak się nazywa ten śmieszny kurczak. Mówi, żebyś się pospieszyła. Wiesz, jak wcześniej musiałam wstać, żeby ugotować to cholerstwo? Więc nie chcę nawet tego słyszeć. Następnym razem niech sama tutaj przyjedzie i niech sama sobie to weźmie. Ale jest zdenerwowana. Przestań gadać i jedź. Przynajmniej to kazałem mi przekazać. Hej, powiedz jej, że jak tylko tam dojadę, to wsadzę jej tego śmiesznego kurczaka prosto w jej... cholera. Wszystko w porządku? Nie jest w porządku, chłopcze. Coś stało się z moim samochodem. Chyba właśnie zaczął śpiewać z aniołkami. Halo? Ciocia Sandra? Wciąż tam jesteś? Nie słyszysz mnie albo coś? Muszę zadzwonić teraz po kogoś, kto mnie odholuje. Cholerstwo. Dobra, możemy wyjść? Oj, nie możemy wyjść. Jest 9:36. I... nie zostanę tutaj. Dopóki ktoś zdecyduje się pomóc i się pokazać. Musiała chyba resztę drogi przejść samodzielnie. O! Czyli jednak wychodzimy. Ale do czasu, kiedy dotrę do drogi, to już nie będzie światła, więc będzie ciemno. No logiczne. Może jednak się tutaj prześpię. No aż całego śmiesznego kurczaka, którego nie wiem czemu, ja go widzę przed oczyma, ale nie wiem, jak się po polsku nazywa. Naprawdę. Ostatnio mam takie dziwne zwiechy. Bambi? Bambi, to ty? Bambi? No dobra. Nie, coś tu innego szło przed chwilą w moją stronę. Słyszycie to? Ja się w ogóle nie mogę wychylić ani. Mamy jakieś kontrolki? Moment, przeczytam kontrolki. Wake up. Okej. Okay. Co tam stoi? To dziwne coś, co tam stało, nie wyglądało jak Bambi. To twoja rodzina? Czy bardzo daleki kuzyn z kłami? Myślę, że nie ma sensu tutaj siedzieć całą noc. Może troszkę się prześpię. Przynajmniej odrobinkę. 10:15. 10:16. 10:17. To co się jada na święto dziękczynienia? No nie mogę sobie przypomnieć! I to będę przez cały film teraz sobie wypowiedział, bo nie wiem, jak to się mogło nazywać. Co to do cholery było? Nie podobał mi się ten dźwięk. Ani trochę. Cokolwiek to było, lepiej niech trzyma się z dala i zostanie sobie w lasku. Dla jego dobra. A jeżeli to podejdzie, to ja jestem na to gotowa. A teraz zostaje się możliwość skipowania, żebym sobie spokojnie przeczytał, żeby zapamiętać, jak nazywa się ten śmieszny kurczak. A, to teraz będziemy strzelali. Bo to jest ogólnie krótsza produkcja, troszkę gorsza niż tamte. Dobra. Bambi, masz dzisiaj szczęście? I coś tu stoi. Widziałem jego nogę. Tak coś czułem, że to będzie to. Czyli nam celownik automatycznie pokazuje, że coś gdzieś jest, ale nie wiadomo, czy będzie nasz przeciwnik. Dobra. O...
pełne skupienie. Ej, widzieliście to bu... Piekielnie szybki Bambi, nie dość, że tam poszedł. To nagle się tutaj teleportował i przebiega, gdyby nigdy nic. Ej! Coś tu idzie? Musimy też uważać, bo mam ograniczoną liczbę naboi. Druga 31. Co to była za abominacja, potwora? Widzieliście to? Chłop omijał dzień ramion na siłowni. To jest tak jakby... Moment. To wyglądały jak nogi tego śmiesznego kurczaka, któremu dano zamiast rąk. Ej, Bambi, tobie jest życie naprawdę dzisiaj niemiłe. Wiecie co, ja często wyjeżdżam sobie tam na wieś do moich teściów. I tam jest taki duży las, w którym lubię sobie pobiegać. I wiecie, ja tam sobie światełko daję takie na minimum, żeby nie straszyć zwierzątek, żeby sobie biec. Zawsze jeden Bambik tam jest. Jeden Bambik, który mnie zawsze przestraszy. On sobie tak, wiecie, wychyli się, podbiegnie do mnie i nagle zawraca. Raz mi przeciął drogę, myślałem, że zejdę na zawał. Myślałem, że trafiłem na stado dzików. Nie widzę celownik. Coś tam stoi, ale to Bambik, widzicie? Więc spokojnie. Chyba, że on przebrał się za niego. Ja mam takie wrażenie, że raz ten Bambik mi zabierze tą broń i mi strzeli. Się na Ej! Mamy jeszcze dach. I mamy lusterko. Za nami jest. Nie, nie było go. Zauważyliście, że ja nie zasypiam? Zapomnieliśmy w ogóle o tej ważnej mechanice w grze, jaką jest zasypianie? O, idzie. Ej, no jak idzie na skos, to już ciężej mi jego trafić, bo nie wiadomo jak te kule tutaj latają. Co prawda pewnie wystarczy, że najedziemy kursorem i klikniemy przycisk myszy i wszystko będzie w porządku, ale... Boję się tego tutaj. Właśnie, coś tam się mi respiło przed chwilą, ale chyba jestem ślepy. Jak się zwał ten śmieszny kurczak? Weźcie napiszcie mi w komentarzach, jak się śmieszny kurczak nazywa, bo wiecie, o co mi chodzi. Ja tego nie widzę. Mówili o tych dziurach w głowie po COVID-zie, a miałem go 3 razy. Jeżeli to jest fakt. Aha, będę musiał dać spację, żeby się obudzić. To nie robi się zbyt przyjemnie. Bo może... Bambi, żyjesz? Żyję, dobra. Naciskam spację, żeby nie zginął. Ale Bambi się powstrzymał. To jest najważniejsze. No bo, spacja, spacja! Nie! Przyszedłeś zobaczyć, czy wszystko ze mną w porządku? Zapewniam cię, wszystko, tylko więcej by tak nie strasz, bo ja się... Co? Co to jest tam z przodu? No na pewno nie reaguje na kulę między oczami, więc... What the heck? Czy ktoś po mnie jedzie właśnie? Aj, zapomniałem o tym, żeby nie zasnąć! Przepraszam. W tym momencie HyperX będzie miał niezły test tego, jak działa spacja. Spacja to jest najbardziej wrażliwy element klawiatury, który najłatwiej zepsuć. Tak naprawdę ten potwór by mnie spokojnie pokonał, gdyby szedł powoli, mniej więcej gdzieś od tej strony tutaj. Myślę, że bez żadnego problemu by mu się udało. 5 jest. Bambik, odsuń się, cholera jasna. Nie jest tragicznie. A dobra, to jest na budowie obok. Hej! Nie rób tak więcej. Zostały mi 3 naboje. Może jednak nie śpimy. 5:15. O co chodzi z tym tam? O co z tym chodzi? On tu stoi? Nie, dobra. Jest w porządku. Indyk! To był cholerny indyk!
Nie wiem dopiero czemu, ale przypomniałem sobie, jak się nazywał, kiedy sobie wyobraziłem pierogi z sarniny. Naprawdę. Nie wiem dlaczego. Co mnie wymyślił? A jest 6:29, to już... To już inne rano. Tyle ja mam tutaj czekać? Przecież chopa nie było już tyle czasu. Już prawie dawno umarł. No bo ile można przyjąć na siebie kul? Chyba tylko... Jedną? Nie, dwie chybiłem. Bo... Gdzie on? Bambik. Udało się? Myślę, że... Teraz mogę biec. Ale fajny samochodzik. Ja już wiem, chyba po co jest ten szyberdach. Albo i nie. Wrum, wrum! Ja, czemu on nie wystawił głowy przez szyberdach? To by dopięło wszelkich standardów tej komedii. Odjechał. Udało się za pierwszym razem. Mamy jedną gwiazdkę? Ale za co? Jak tutaj nawet poziomu trudności nie było? No dobra. To ja nie wiem w takim razie, o co chodzi, ale mieliśmy tylko jeden poziom trudności, więc mam nadzieję, że się spodobało. Widzimy się w kolejnych produkcjach od tego twórcy oraz w innych, które będą na kanale, więc po zobaczenia kolejnym razem i cześć!